Dzień dobry, witam wszystkich. Czy Państwo radni pozwolą, żebym na siedząco rozpoczął? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami, otwieram 40. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, administrację i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 39. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, sprawozdanie działalności stałych komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt pierwszy, Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za 2021 rok. Podpunkt drugi, Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2021. Podpunkt trzy, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2021. Podpunkt czwarty, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021. Podpunkt piąty, Komisja Rewizyjna za rok 2021. Punkt dziewiąty, analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia. Punkt dziesiąty, ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Punkt jedenasty, dyskusja. Punkt dwunasty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 40/221/2022. W sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi, uchwała nr 40/222/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie planowanego deficytu. Podpunkt 3, uchwała nr 40/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, spółka ZO z siedzibą w Jeziorach Wielkich, której gmina Jeziora Wielkie jest jedynym wspólnikiem. Podpunkt czwarty, uchwała nr 40/224/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Podpunkt piąty, uchwała nr 40/225/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt 13, wolne wnioski i zapytania. Punkt 14, odpowiedzi na zapytania. Punkt 15, zakończenie sesji. Chciałbym jeszcze zmienić, że dzisiaj nie wiadomo, czy pan wójt zdąży dojechać do nas, bo jest na wyjeździe służbowym i nie wiem, czy w ogóle zdąży być. Dobrze, punkt pierwszy mamy zrealizowany. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 14 radnych z 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Anetę Barczak. Przyjmuje pani? Dziękuję uprzejmie. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 grudnia 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 12 stron maszynopisu i 14 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci, protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 39. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Poproszę panią sekretarz. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na
39. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 grudnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 39/214/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/215/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/216/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/217/2021 w sprawie budżetu na rok 2022. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/218/2021 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/219/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 39/220/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację? Nie widzę, dziękuję. Więc przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie działalności stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2021. Poproszę Panią Przewodniczącą o przeczytanie. Sprawozdanie działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa za 2021. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 2021 odbyła 12 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 2 posiedzenia samodzielne. Skład osobowy komisji wchodzą Aneta Barczak, Paweł Glanc, Jerzy Kamelski, Joanna Jędraszczak, Marek Wysocki. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 3 do uchwały 27/146/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2021. Przewodnicząca Aneta Barczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt 2. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2021. Poproszę Panią Przewodniczącą, również. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2021. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 roku odbyła 12 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy. W skład osobowy komisji wchodzą Joanna Jędraszczak, Jolanta Toda, Wanda Krzesińska, Jerzy Burzyński, Anna Winiecka. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr 27/146/2020. Rada Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2021 rok. Przewodnicząca Joanna Jędraszczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt 3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2021. Poproszę Panią Przewodniczącą. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2021. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w 2021 roku odbyła 12 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. W skład osobowy komisji wchodzą Jolanta Toda, przewodnicząca, Halina Płachcińska, Agnieszka Kowalska, Marcin Czaplicki, Lidia Sucharska. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr 27/146/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2021 rok. Przewodnicząca Komisji Jolanta Toda. Dziękuję bardzo. Podpunkt 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021. Proszę również Panią Przewodniczącą. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 odbyła 12 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 3 posiedzenia samodzielne. W skład osobowy komisji wchodzą Halina Płachcińska, przewodnicząca, oraz Jerzy Burzyński, Joanna Jędraszczak, Jolanta Toda, Aneta Barczak. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 27/146/220 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2021. Przewodnicząca Komisji Halina Płachcińska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt 5. Komisja Rewizyjna za rok 2021. Nie widzę właśnie Pana Przewodniczącego, to może Pan Wiceprzewodniczący Komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Komisja Rewizyjna w 2021 roku odbyła 12 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 2 posiedzenia samodzielne. W skład komisji wchodzą Marcin Sapliński, przewodniczący, Cezary Cichocki, Anna Winiecka, Elżbieta Krzewina, Marek Wysocki. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 27/146/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2021 rok. Przewodniczący Komisji Marcin Czaplicki. Dziękuję uprzejmie. Punkt 9. Analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnej komisji. Chyba, że komuś się nasunęły jakieś pytania, to... Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnej komisji. Jeżeli komuś się nasunęły jakieś pytania, to... Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Projekty uchwał. Czy Państwo radni pozwolą, abym odczytał tylko tytuł uchwały bez uzasadnienia? Tak. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Podpunkt 1. Uchwała nr 40/221/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Proszę zagłosować. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, wstrzymuje się 1 osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 2. Uchwała nr 40/222/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 3. Uchwała nr 40/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ZOS z siedzibą w Jeziorach Wielkich, której gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Panie Przewodniczący, tak. To jest niewłaściwa nazwa tej spółki, bo spółka działa pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeziorach Wielkich, spółka ZOS. W KRS-ie tak przynajmniej jest zapisane i wszystkie sprawy powinny być pod właściwą nazwą. Aha, to może ja ominąłem, jeśli nie przeczytałem, nie? To jest napisane jest niewłaściwie. Pan to przeczytał. Aha, dobrze. W KRS-ie jest, tak jak powiedziałam, tu jest niewłaściwa nazwa. Ale tutaj jest właśnie. A wszędzie mówi się, że nazwa w KRS-ie jest, że tak powiem, święta. Można tylko zmienić wyraz spółka, w skrócie albo całą nazwą.
Tak mówię? Ja nie widzę kresu. Półka zdrowa jest w trzeci raz. Nie wiem, czy to jest bardzo ważne, ale KRS mówi, że to jest ważne. No może przerwę i zobaczymy KRS, bo to nie jeżeli mogę... Dobrze. To ogłaszam 5 minut przerwy. Witam wszystkich po przerwie, więc przechodzimy do podpunktu trzeciego z powrotem. Uchwała numer 40/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka ZO, z której gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 2 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 4. Uchwała nr 40/224/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 40/225/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 1 przeciw, ze wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc punkt 14 odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowany. Przechodzimy do punktu 15, zakończenie sesji. A więc zamykam 40. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję uprzejmie za przybycie.